Witam Państwa. Wiosna w pełni także w polach. To dla rolników pracowity okres także, dlatego że do 15 maja składają wnioski o unijne dopłaty bezpośrednie i tak od 10 lat. I właśnie o tym, jak w ciągu tych 10 lat naszego pobytu w Unii Europejskiej zmieniła się podkarpacka i polska wieś, dzisiaj będę rozmawiać z moim gościem, panem Markiem Sawickim, ministrem rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie ministrze, plany są takie, że w przyszłej perspektywie finansowej 23 miliardy euro zostanie przeznaczonych właśnie na dopłaty. Czy zmieni się jakoś struktura tych dopłat? Czy na coś innego będziemy mogli liczyć, a może na więcej rolnicy podkarpaccy na przykład mogą liczyć? Nawet 23,5 miliarda złotych, natomiast podkarpackie to specyfika rozdrobnienia. Średnie gospodarstwo 4,6 hektara przy średniej krajowej 10,5, dlatego myślę, że gro rolników, a jest ich 85% do 5 hektarów, być może skorzysta z wersji uproszczonej dopłat bezpośrednich, która będzie ograniczała kontrolę, będzie zwalniała rolników z obowiązków zazielenienia, ale jednocześnie będzie w o wiele prostszej formie składania wniosków. Na chwilę obecną jeszcze nie przesądziliśmy, czy to będzie jeden wniosek na 7 lat, czy bardzo prosty, jednokartkowy wniosek, powtarzany co roku, jakby uwiarygadniający funkcjonowanie tego gospodarstwa czy jego ciągłość. Ale też to, co istotne, to w programie rozwoju obszarów wiejskich proponujemy szczególne rozwiązania w dwóch grupach. Jedne to inwestycje dla młodych gospodarstw, gdzie przeznaczamy na gospodarstwo 60 tysięcy złotych, po to, żeby w okresie tych 5 lat doszło do pewnej wielkości ekonomicznej, ona tak się dziwnie nazywa 6000 SO, ale to jest tak mniej więcej 5-6 hektarów z jakąś produkcją zwierzęcą czy specjalistyczną i to gospodarstwo wtedy będzie mogło także aplikować w następstwie ośrodki w modernizacji gospodarstw rolnych. Ale również chcemy zaproponować po raz pierwszy program wyjścia z rolnictwa, więc tym, którzy mają te 2-3-5 hektarów i nie mają już perspektywy rozwoju, a chcieliby założyć miejsce pracy, zająć się czymś innym, chcemy dać jednorazową możliwość uzyskania 120% równowartości dopłat za cały okres programowania. Jeśli to gospodarstwo sprzeda lub też przekaże w sposób trwały na powiększenie innego gospodarstwa w województwie podkarpackim do co najmniej średniej krajowej powierzchni, to wtedy rzeczywiście rolnik oddający gospodarstwo otrzymuje tą jednorazową premię plus pieniądze za sprzedane gospodarstwo i może też się ubiegać w innych programach, czy to mikroprzedsiębiorczość, czy różnicowanie w kierunku działalności rolniczej o kolejne środki. Natomiast rolnik, który przejmuje gospodarstwo, przejmuje te grunty wraz z płatnościami bezpośrednimi i będzie miał obowiązek niezmniejszania tego gospodarstwa przez kolejnych 5 lat. A więc dla Podkarpacia próbujemy zaproponować rozwiązanie delikatnej przebudowy struktury. No właśnie, czy chodzi o to, żeby te gospodarstwa były bardziej specjalistyczne, a przede wszystkim większe? Tak, żeby ta produkcja była naprawdę opłacalna? Chodzi o to, żeby były towarowe, żeby rzeczywiście je urynkowić, żeby mogły samodzielnie, ekonomicznie funkcjonować. Żeby to nie były takie gospodarstwa przydomowe, jak często jest teraz. Żeby to nie było tylko gospodarstwo na samo zaopatrzenie, żeby rzeczywiście mogło wyjść z produkcją rynkową, dlatego też przygotujemy sporo rozwiązań z zakresu organizacji grup producentów. Tam także będzie nieco zmieniony system dofinansowania, ale również chcę bardzo mocno zmienić kwestie związane ze sprzedażą bezpośrednio. Rozszerzamy paletę produktów w ramach sprzedaży bezpośredniej o przetworzone owoce i warzywa, ale także o masło, twaróg, o maślankę, a więc te produkty mleczarskie, które w tej chwili nie mogły być sprzedawane. No i w ramach organizacji grup producentów te małe gospodarstwa, zrzeszając się, będą mogły korzystać z dofinansowania właśnie na wspólny sklep, być może na wspólną chłodnię, przechowalnię, miejsce do konfekcjonowania tego produktu i następnie sprzedaży. Panie ministrze, a czy w planach tych dopłat jest coś takiego, że niektóre uprawy, niektóre hodowle będą lepiej dotowane? Będą dodatkowe dopłaty na przykład do roślin motylkowych, na przykład do buraków cukrowych? W ramach 15% wyłączenia z koperty krajowej chcemy wspierać nadal owoce miękkie, chcemy wspierać bydło, tak jak było tu na Podkarpaciu, w tej chwili było od 1 do 10 krów, będziemy stopniowo przechodzić na wspieranie od 5 do 15, żeby troszkę tych krów było więcej. Wprowadzimy nowy instrument wsparcia dla bydła opasowego, od 10 do 40 sztuk dofinansowania w przypadku wypasu
tych zwierząt przynajmniej przez 3 miesiące właśnie na trwałych użytkach zielonych, po to, żeby nie tyle zwiększać produkcję wołowiny, bo to jest prawem unijnym chronione, zabronione, natomiast żeby utrzymać trwałe użytki zielone. Myślę, że i dla Podkarpacia, tutaj bliżej Rzeszowa, ale także przede wszystkim dla Bieszczad, może być to ciekawa propozycja. A to z trzodą chlewną. To jest taka dziedzina, która troszeczkę jakby załamuje się w Polsce. Tych świń jest coraz mniej w Polsce. Czy to będzie jakoś dotowane, no, czyli żeby zmobilizować rolników do tego? Trzeba wyraźnie podkreślić, że potrafiliśmy wyjść na potęgi europejskie w produkcji drobiu, pieczarek, czy chociażby w produkcji jabłek. Natomiast kuleje ciągle produkcja trzody chlewnej, dlatego w ramach modernizacji proponujemy jednorazowe dofinansowanie dla gospodarstwa do 900 tysięcy złotych, ale z przeznaczeniem na budowanie właśnie stanowisk dla loch z prosiątami. Czy to ma pomóc w odbudowaniu pogłowia? To ma w części pomóc w odbudowaniu pogłowia, ale tu ciągle dyskutuję z rolnikami. Wydaje mi się, że model gospodarstwa średniego, powiedzmy o 50-100 lochach, z takim w hodowli w cyklu zamkniętym, jest to model, który pozwala na wytwarzanie wieprzowiny podwyższonej jakości. Natomiast model przemysłowy realizowany chociażby w Danii, Holandii czy także w pobliskiej Białorusi, jest to model, w którym nie tylko rodzaj żywienia, ale także sposób przetrzymywania, dobór materiału genetycznego sprawiają, że jakość tej wieprzowiny jest zdecydowanie słabsza od tej polskiej. Właśnie, czy my jesteśmy w stanie konkurować? Czy jesteśmy skutecznie konkurować tą podwyższoną jakością, ale droższą na pewno? Jesteśmy w stanie konkurować i moim celem jest, aby oprócz tego wsparcia dla małych gospodarstw na ich rozwój, stworzyć jak największą grupę gospodarstw średnich. Tych, powiedzmy, w przedziale między 10 a 70 hektarów, produkujących, także mających produkcję zwierzęcą, z tą podwyższoną jakością przy dobrych programach promocyjnych na rynki bogatych Europejczyków, ale także Rosjan czy Azjatów. Mamy bardzo dobrą wieprzowinę i mamy bardzo dobre wyroby tradycyjne między innymi, o których teraz jest bardzo głośno, a to za sprawą unijnej dyrektywy, która zmienia normy dotyczące ciał smolistych i substancji, które mogą być rakotwórcze. Co z tą normą? Czy Ministerstwo Rolnictwa coś w tej sprawie już zrobiło i czy nie będzie tak, że na przykład jest u nas na Podkarpaciu taka gmina Radomyśl, gdzie jest kilkadziesiąt zakładów mięsnych malutkich i one wszystkie się boją, że przestaną istnieć po wrześniu? Panie redaktor, chcę uspokoić. Wyroby, produkty wędliniarskie z tych zakładów są zdrowe i bezpieczne. Prowadzimy badania i też jestem troszkę zdumiony tym, że zbyt często pojawiają się informacje o rzekomych wielkich przekroczeniach. To są naprawdę nieliczne przypadki, jeśli chodzi o przekroczenie tych nowych norm unijnych, ale na pewno nie przekraczamy norm dotychczasowych. Dlatego też zaproponowałem ministrowi zdrowia, żeby wysłał do Komisji Europejskiej wniosek, aby dla produktów z oznaczeniami geograficznymi, z chronioną nazwą pochodzenia, czy też produktu tradycyjnego, zachować stare normy. I mam nadzieję, że w dyskusji, jakie mam zamiar prowadzić w przyszły wtorek, uzyskam akceptację komisarza do spraw zdrowia, żeby dla tych tradycyjnych produktów, co do których mamy szczególne stare receptury, te normy dotychczasowe zawartości tych smolistych substancji utrzymać. Czyli nie będzie takiego załamania, to znaczy, że padną zakłady, że rolnicy nie będą mieli gdzie sprzedawać żywca? W mojej ocenie nie będzie. Ja dziękuję za to ożywienie, ale też apeluję do ożywienia w zakresie utrzymania tych norm dla produktu tradycyjnego, ale jednocześnie też apeluję do producentów, żeby z tego nie czynić pewnego gestu politycznego w trakcie trwających kampanii wyborczych, dlatego że to trzeba rozwiązać na poziomie technicznym, a nie politycznym. Niektórzy producenci twierdzą, że tak się nie da, że wędzą od wielu lat, nie da się obniżyć już tych norm. Co więcej, boją się, że nawet jeśli minimalnie przekroczą tą normę, to zapłacą potężne kary. Więc ja myślę, że w niedzielę mieliśmy taki piękny dzień beatyfikacji Jana Pawła II i on swój pontyfikat zaczynał od słów nie lękajcie się, więc także chcę również tym przedsiębiorcom powiedzieć, że nie lękajcie się i nie słuchajcie tych polityków, którzy oprócz strachu niczego więcej nie proponują. Jadę do Brukseli, będę o tym rozmawiał, żeby produkty chronione, tradycyjne rzeczywiście utrzymały normy dotychczasowe, natomiast dla produkcji tej konwencjonalnej, powiedziałbym wielkogabarytowej, wielkorynkowej, te nowe normy unijne nie są zagrożeniem. Panie ministrze, mija 10 lat właściwie od czasu, kiedy jesteśmy w Unii Europejskiej. Jest taki okres, kiedy podsumowujemy wszystko i właściwie
na pierwszy rzut oka widać, jak się wjedzie na przykład na podkarpacką wieś, że różnica jest i to duża. Jak pan myśli, co jest najważniejsze w tych zmianach na korzyść na polskiej i podkarpackiej wsi? Co jest najważniejszego i z czego powinniśmy się cieszyć? Ja powiem tak, w latach 90. miałem okazję być i w okolicach Jasła i Krosna, i także w okolicach Jarosławia, gdzie jeszcze dzisiaj będę. I powiem szczerze, że jak dzisiaj jadę po tym terenie, to jest inne Podkarpacie. I to, co czasami dziwi, to skąd tyle narzekania, skąd tyle nieufności, skąd tyle jeszcze takiego, bym powiedział, osobistego u niektórych ludzi zawodu, że z tej Unii żeśmy nie skorzystali. Ja dzisiaj tłumaczyłem na spotkaniu w Boguchwale tę kwestię dopłat bezpośrednich. Jeśli liczymy wszystkie środki, jakie są kierowane i z budżetu krajowego, i z budżetu unijnego, no to średnio na hektar w roku 2012 polscy rolnicy otrzymali dopłaty w wysokości 1570 zł, a rolnicy podkarpaccy zdecydowanie powyżej 1650, a więc zdecydowanie powyżej średniej krajowej, mimo że ta struktura akurat tutaj jest, wydawałoby się, niekorzystna. Więc to jest region, który ma szczególne predyspozycje do produkcji żywności podwyższonej jakości, z wykorzystaniem dużej jeszcze siły roboczej przy małych gospodarstwach, przy tradycyjnych technologiach. Mam nadzieję, że szybko przygotujemy program takiego organizacyjnej pomocy w zakresie rzeczywiście sprzedaży bezpośredniej i wytwarzania żywności podwyższonej jakości. Panie ministrze, jaka jest prawda o polskiej żywności? Kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, podkarpaccy rolnicy najbardziej bali się tego, że zaleje nas żywność z zachodniej Europy, a my nie będziemy mieć żadnych szans na sprzedawanie żywności na zachodzie i w związku z tym oni stracą rynki zbytu, nie będą mieli co produkować. Chyba jest całkiem inaczej, prawda? No więc poza wieprzowiną, która jest w regresie, wszystkie inne kierunki produkcji rolniczej i roślinnej, i zwierzęcej rozwinęły się. Produkcja drobiu podwoiła się, produkcja mleka wzrosła o ponad 30%. I to dzisiaj my jesteśmy eksporterami netto. Jeszcze w 2002 roku mieliśmy ujemny bilans handlowy. Za rok 2013 sprzedaliśmy ponad towary rolne za około 20 miliardów euro, przy tym dodatnim bilansie 5,7 miliarda. Więc dzisiaj to my jesteśmy producentem, który 25% swoich produktów lokuje na rynku niemieckim, 76% na pozostałych rynkach unijnych. Około 6,2% w Rosji, około 2,5% na Ukrainie, więc widać wyraźnie, że dla nas najważniejszym rynkiem jest jednak rynek jednolity unijny. Dość ciekawe są rynki azjatyckie, arabskie, tam od 3 lat powoli wchodzimy. Płyną niezłe sygnały z dnia dzisiejszego, z poranka, z Japonii, że być może to państwo zniesie embargo na wieprzowinę. Nawet na polską wieprzowinę embarga nie wprowadzał Wietnam. W dniach 12-16 maja wybieram się i do Chin, i do Singapuru, i także do Korei Południowej. Tam również zechcę przekonać naszych partnerów, że ten eksport, który żeśmy przez 3 lata tam rozwijali w tempie 10% rocznie, warto podtrzymać i że powinni wycofać się z restrykcji, które trochę nieświadomie zostały na Polskę przez nich nałożone. Czyli można powiedzieć, że wiosnę mamy nie tylko w przyrodzie, ale też w rolnictwie, w przemyśle rolno-spożywczym i oby tak dalej, w nowej perspektywie finansowej. W rolnictwie, szczególnie tu w przyrodzie, tę wiosnę widać w sposób szczególny, bo ja, będąc w województwie zachodniopomorskim i w województwie dolnośląskim, jeszcze 31 marca już wtedy widziałem rozkwitające łany rzepaku, a dzisiaj, jeśli patrzymy na Podkarpacie, które no, jest szczególnie kolorowe, nie tylko tym rzepakiem, ale także innymi roślinami i tą intensywnością wzrostu wegetacji, z jaką mamy do czynienia ostatniego dnia kwietnia, rzadko spotykano w ostatnich latach, to jest duża nadzieja na to, że zbiory będą dobre, jeśli oczywiście, nie daj Boże, jakieś kataklizmy nie przyjdą. Natomiast no, moją rolą jest wzmocnienie promocji i poszukiwanie tych rynków zbytu, bo jesteśmy w dużym producentem żywności i te ponad 30% tego, co wytwarzamy, musimy sprzedać poza kraj. Bardzo dziękuję i tak wiosennie żegnamy się z Państwem. Dziękuję. Moim gościem był pan Marek Sawicki, minister rolnictwa.